Cześć, witam Was ze Szczelnicy Myśliwskiej w ulicy pod Kaliszem. Na początku sprawy techniczne. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie widzicie mojej strony, to tylko dlatego, że jestem cały czas w trakcie zmiany serwerów. Jeszcze to chwilę musi potrwać. Już niedługo zobaczycie www.sportsbox.pl w nowej wersji. Także nie bójcie się, niedługo strona znowu zacznie działać normalnie. Druga rzecz to już na początku filmiku. Proszę Was o zasubskrybowanie mojego kanału na YouTubie, o danie łapki w górę, o zasubskrybowanie z dzwoneczkiem. Jeśli dacie ten dzwoneczek, to wtedy nie ominie Was żaden nowy filmik. A jeśli oglądacie mnie na Facebooku, to o polubienie filmiku i udostępnienie go dalej, bo być może te informacje, które dzisiaj udzielę, przydadzą się komuś z Waszych znajomych i filmik też Wam się spodoba. Także nie bójcie się dawać subskrypcji, nie bójcie się dawać lajków. Pamiętajcie, to nic nie kosztuje, także nie bądźcie skąpi. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu tutaj naszego spotkania. Słuchajcie, wiele razy mówiłem o tym głośno, że uważam, iż długa wiatrówka poniżej pewnej sumy no nie ma odpowiedniej mocy takiej, jakiej powinna być. I w tym odcinku będę musiał przyznać się do błędu i przeprosić się z jedną z długich wiatrówek. Jest to klasyczna wiatrówka z dolnym naciągiem. Słuchajcie, naprawdę mogę Wam polecić tą wiatrówkę. W tej wiatrówce mamy kaliber 4,5 mm. Jest tutaj dolny naciąg. Słuchajcie, ta wiatrówka naprawdę potrafi strzelać. Moc tej wiatrówki wynosi 230 metrów na sekundę. Także już nie jest słaba. Jest tutaj też już zamontowana sprężyna gazowa, także naprawdę bardzo fajnie się strzela. I w tym odcinku też Wam pokażę, jak strzela się z tej wiatrówki. Parę razy wystrzelimy. Słuchajcie, mam ze sobą śród marki Gamo. Jest to śród, bo tak jak tutaj wiatrówka działa, jest to Diabolo 4,5. Otwieramy. Naciągamy. Klikujemy. Słuchajcie, wiatrówka posiada szynę, na której można sobie zamontować celownik optyczny. Jeśli ktoś chce, bardzo, bardzo serdecznie może to zrobić. Zapraszam na WSPORT, bo jak już zacznie działać. Dobra. I teraz te strzelniczy. Słuchajcie, wiatrówka posiada ruchome przyrządy celownicze, także możecie sobie to dostosować do swojego oka. Strzelimy jeszcze raz i pójdziemy zobaczyć, jak poszło. Właśnie to wystrzelone, myślę, że wystarczy. Nie chcę, żeby filmik był za długi, żeby Was nie nudzić. Chcemy zobaczyć. Poszło. Jeszcze raz bardzo serdecznie Was zapraszam na mój fanpage, na kanał na YouTubie. O zasubskrybowanie tego kanału, o polubienie fanpage'a. To tarczy. Zobaczymy, jak poszło. No. Mamy dwa strzały, jeden headshot jest i mamy tutaj też w korpusie, także fajnie wyszło, dwa strzały fajnie wyszły. Zapraszam Was do zapoznania się z ofertą. Słuchajcie, jeśli jesteście zainteresowani daną wiatrówką, a strona nie działa, piszcie do mnie śmiało, tak jak robicie to do tej pory, na Messengerze, mailowo dzwonicie, potrzebujecie taki i taki sprzęt. Jeśli mogę, to bardzo chętnie Wam to sprzedam i jeszcze raz do zobaczenia, siema, cześć.